No i jesteśmy w etapie porównać nowy kontra stary. Ściągniemy sobie folię. Wrócimy do tyłu, już ma tu podpisane, że to nie jest KO. Mam rozkręcone, żeby nie zabijać czas. Widać, że bateria tutaj jest mocno już, nazwijmy to, wybrzuszona, aż już te płetwy wypadają. Tutaj widać, że to jest chyba już bardziej w SMD zrobione niż tak. Więcej tutaj bym do tego nie grzebał, poza tym, że ta już nie trzyma, a ta bardzo fajnie trzymała. I to jest 300 mA, a to jest 350. Nie, ale i tak ta lepiej trzyma niż ta oryginalna, ze starego. Co widać tutaj, powiedzmy, jest inny Atmel zastosowany. Tu jest 328p, jest dużo tańszy, jakbym musiałem naprawiać, ale zaraz dojdziemy do tego, co mi się już zdążyło usmażyć. Jest mała różnica, w sumie duża różnica, bo wiele elementów albo znikło, albo jakieś doszło, no ale to spróbuję jakoś omówić i co mi się udało zesmażyć. No i widać, że jest niedawno wyprodukowane. Stawiam na to, że to jest najtańsza wersja, jaka może być, bo nawet nie ma kwarca. No ale widać też tutaj, że cyna została na ścieżkach. Mam nadzieję, że to widać. Teraz to ścieram. Zajrzałem prędzej, no i się nie dziwię, że to się chyba wyjarało. Ale jeszcze zaraz sobie to wyciągniemy. Mam nadzieję, że tylko dioda jest uszkodzona, a nie nic innego. Obudowa stara, nowa, praktycznie chyba z tej samej sztancy. No w sumie to jest tryskarki, ale widać, że to jest prawdopodobnie jedno, bo tu nawet nie będziecie widzieć, raczej tu jest taki błąd w formie, tutaj ten błąd jest tak samo, więc stawiam, że to jest idealnie to samo. Może naklejka się troszkę różni, w sumie to jest troszkę bardziej zmęczona czasem. Od przodu tu jest teraz stara, tam jak było, tu jest stara teraz. Stara miała jeszcze opisy, gdzie jest jakie gniazdo i tak dalej. Troszeczkę bardziej starannie to było wykonane. Tutaj też było na przykład napisane LCD. Tutaj już nie jest. Tu jeszcze była osłonka, tu już nie ma. Śrubki były większe wykorzystane, tu już są mniejsze. Jakby to powiedzieć, umiejscowienie elementów było takie bardziej chyba na środku w starej niż w nowej. Przycisk jest prawdopodobnie taki sam. Z tyłu zniknął ten trafo. Teraz jest tutaj taka cewka i jest prawdopodobnie inny sterownik do tej cewki. I co jeszcze? Już wspominałem, że inny Atmel tym rządzi. Tutaj doszły jakieś dwa układy. Stawiam na to, że one będą zarządzać LCD. Stawiam, choć gdzieś tutaj te ścieżki idą, bym musiał wszystko pomierzyć. Nie będę się aż tak zagłębiać, ale patrzyłem, układ od ładowania baterii jest ten sam, jedynie to, co tutaj jest, przeszło jakby tu. Nie wiem czemu. I też tutaj widzimy jakieś takie mocniejsze układy. Teraz już ich nie ma. Tutaj jest zastosowane kilka mniejszych. Na pewno jest to zrobione taniej. Mniej takich chyba precyzyjnych, droższych elementów. No i przejdźmy do tego, co mi się udało usmażyć. Jak to mi się udało zrobić. Damy sobie tak, żeby lepiej to zobrazować. No i dobra. Pomierzyłem sobie kondensatory, wszystko ładnie, pięknie. Używając
kabelków, podłączyłem je do, jeden do anody, drugi do katody i sobie próbowałem diodę. Jedną sobie połączyłem tu, drugą tu. Dobra, w jedną stronę powiedzmy poszło, było ok. Troszkę mnie zdziwiło, że był duży spadek napięcia, bo zawsze urządzenie pokazuje napięcie przed badaniem. Był duży spadek napięcia przy nowej baterii. I później powiedziałem sobie, dobra, w tą stronę mi pokazuje zenera, co jest troszkę dziwne. I obróciłem sobie. Tak i tak. I jeszcze raz mi pokazało zenera, tylko że z większym napięciem przebicia. No i w tym momencie tak zwany magiczny smród z elektroniki. Nie widziałem dymu, ale tylko myślałem, że tam jest bateria, która może napuchnąć i wybuchnąć. Bo naprawdę smród był niesamowity. To, co się stało tutaj u mnie z tym, jak to wyjarałem, to się tylko grzało, nie śmierdziało, nie dawało oznak, że coś się uszkodziło. Tutaj się pojawił smród, a ja tylko mierzyłem diodę. Obróciłem sobie ją na opak, no i urządzenie nie dało rady. Pamiętam, że na tym starym urządzeniu to mierzyłem praktycznie wszystko w różnych konfiguracjach i one dawało radę. I to długo, zanim się nauczyłem, gdzie mniej więcej co robić. No ale tak się nauczyłem, że i tak je zjarałem. A tutaj w ciągu, nie, może to miałem 20 minut, już mi się udało zjarać. Co mi się udało zjarać? Mam nadzieję, że będzie widać, że zoom się nie straci. Tu jest dioda D2 i ona już jest napuchnięta. Ta sama dioda jest używana w innych miejscach. Może spróbuję jedną wylutować i coś tu wstawić. Stawiam, że to będzie gdzieś jakieś zabezpieczenie z czegoś. Albo któraś z tych przetworniczek umarła już. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Jestem zmieszany z błotem. A, pozycja A, bo nie umie tego obsługiwać, naprawdę. Nie wiem, czemu obrócenie diody na opak spowodowało uszkodzenie urządzenia, gdzie to urządzenie służy do weryfikacji, czy jest nawet uszkodzony element. Czyli teoretycznie, jakbym tutaj wstawił drut między anodą a katodą, to powinno urządzenie to wytrwać i pokazać, że jest uszkodzony element. A nie, że ja daję diodę, która jest teoretycznie dobra, bo ją mierzyłem później. Faktycznie jest rozstrzał troszeczkę między prawą diodą a lewą, ale działała. No. A jakby była uszkodzona, to by była pełna zwara. Jakby to było moje jedyne urządzenie pomiarowe i bym wpiął to między dwa przewody, czyli co, od razu by to wybuchło? Trochę dla mnie bez sens. No ale jak to się mówi, tak widocznie to jest zbudowane. Może to jest zabezpieczenie, może nie. Zobaczymy. Chętnie usłyszę od was opcje, co mam z tym zrobić. Czy mam pisać od razu do sprzedającego, czy po prostu uderzyć się w pierś, że ja to zniszczyłem. Dobrze. Koniec smutnych tematów. Zaczynamy budować.